Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czwartek na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. Już niewiele zostało do nowego roku liturgicznego i dzisiaj w Ewangelii według świętego Łukasza czytamy właśnie zapowiedź powtórnego przyjścia Pana Jezusa. A szczególnie Pan Jezus mówi, jakie będą temu wydarzenia towarzyszyć, że będą różnego rodzaju kataklizmy, wojny, różnego rodzaju cierpienia poprzedzające to wydarzenie, że przyjdzie w końcu sąd ostateczny i w tym sądzie ostatecznym będzie nas właśnie sądził sam Pan Bóg miłosierny, ale zarazem sprawiedliwy. Ja wiem, że wielu z nas ucieknie od tego, że wielu z nas nie zastanawia się nad tym, że wielu z nas nie myśli o tym. Wszyscy myślą, że Pan Bóg jest miłosierny, kochający, że wszystkich nas przyjmie do siebie. I pewnie tak jest, tylko Pan Bóg też jest sprawiedliwy. I o tym Jezus mówi, że jak przyjdzie powtórnie, przyjdzie po to, aby sądzić ludzi sprawiedliwie. Kochani, zróbmy sobie taką refleksję. Zastanówmy się właśnie, może w taki właśnie sposób, zbliżając się do tego czasu Adwentu, czasu oczekiwania, radosnego oczekiwania, ale nie tylko na narodzenie Pana Jezusa, ale na powtórne przyjście, na paruzję. O tym sobie mało kiedy rozmawiamy, o tym mało kiedy myślimy. A może warto by było niektóre słowa Pana Jezusa właśnie w tym kontekście przeczytać i odnieść do siebie. Powtórne przyjście Pana Jezusa. To dzisiaj o tym mówi Chrystus. Ale mówi, że jeśli będziecie przy mnie, jeśli będziecie ze mną żyli, jeśli będziecie wypełniali w to, do czego Was zapraszam, nic złego Wam się nie stanie. Sąd będzie tylko takim etapem przejściowym z tego ziemskiego życia do życia w Królestwie Niebieskim. Tego sobie życzmy, a Boże błogosławieństwo niech nam w tym dopomaga. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego czwartku. Pozdrawiam z Panem Bogiem.